fotografie z wnętrza z lat 20. No tutaj zastrzegł sobie prawo, żebym jednak publicznie tego nie pokazywała, ale były to dwie fotografie wykonane tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten wykurz. Tam właśnie rodzina siedziała przy wspólnym, że tak powiem, stole. Była to jakaś taka impreza okolicznościowa, podejrzewam. Także przez no, to, że mogłam mieć taki wgląd do tych fotografii, gdzieś mogłam poczuć właśnie ten klimat, tą rodzinną atmosferę, jaka panowała w tym domu. Teodor Górski, który był właśnie pierwszym właścicielem budynku, mieszkał tam ze swoją rodziną do wybuchu II wojny światowej, a po wojnie mieszkała już tylko żona, Teodora Anna Górska. Po wojnie, jak to często bywało, były tam zasiedlenia w tym budynku i powstały już trzy oddzielne mieszkania. I warto tutaj też wspomnieć, co jest też istotne, że działka właśnie była dwa razy większa i na działce tej były również dwa budynki, budynek gospodarczy i oficyna. Po wojnie niestety no, nastąpiły różne tutaj przemiany i próbowano jakby te budynki gospodarcze jakoś zaadoptować. W pewnym momencie była tam rozlewnia wód gazowanych, było to również zaplecze teatru muzycznego. W latach 70. powstał kolejny tutaj projekt, już miasto wysiedliło lokatorów z willi i podjęto próbę realizacji w tym budynku Pałacu Ślubów. Niestety ze względu strony ta próba nie została podjęta, ale nie zrealizowana do końca. I w latach, dokładnie w 1983 roku budynek został wpisany do rejestru zabytków, a w latach 80. właśnie tutaj widać na fotografii ten jeden z tych budynków gospodarczych, były w bardzo złym stanie technicznym, więc zadecydowano rozbiórkę tych budynków. Następnie po tej nieudanej próbie właśnie realizacji Pałacu Ślubów miasto postanowiło budynek sprzedać i doszło do sprzedaży. Towarzystwo Warte oraz Bank WBK miał kolejny pomysł. Zakupili ten teren i tą willę. Chcieli od strony właśnie tutaj południowej wybudować wieżowiec 12-piętrowy. Na szczęście nie doszło do tej realizacji. No bo chwila już totalnie byłaby chyba niewidoczna i myślę, że to był koszmarny pomysł. Także po tym jak poznałam całą tą historię i po długich rozmowach z panem Romanem Górskim, który odzyskał wreszcie nieruchomość po 13 latach, no przyszedł taki moment zastanowienia się, przemyślenia, co tak naprawdę powinniśmy robić z takimi budynkami. Jak się odnieść do tej historii i mieć szacunek jakby do tych pozostałości, bo to uważam, że jest taka wizytówka miasta Gdynia, kiedy w latach właśnie 20. to miasto powstawało i się rozbudowywało. Tak jak widać tutaj makietę, bo to zbudowałam, żeby pokazać jakby tutaj tą sytuację, która się dzieje dookoła. To jest też taki wielki wieżowiec przy ulicy Armii Wojska Polskiego. Tutaj kolejne budynki, które no, powodują, że niestety na tej chwili praktycznie nie widać. No i tutaj nowa to jest budowa, powstała półtora roku temu i najprawdopodobniej wynika z tego, że tu będzie ta część znowu dobudowywana. Co to jest za budynek? Nazwa tego budynku to jest Art Deco, to będą mieszkania, apartamenty i pierwsze, drugie piętro to będą lokale użytkowe. Ze względu na to, że no, jako budynek mieszkalny raczej no, nie jest to realne i tak samo właściciel mi powiedział, że no, nie chciałby raczej już tam mieszkać z rodziną, postanowiłam zaprojektować restaurację. To było pierwsze mi takie jakby odniesienie, bo uznałam, że jakby wspólne posiłki, jedzenie jest to gdzieś nawiązanie do takiej tradycji właśnie mieszkania i to też jakieś było dla mnie chyba odniesienie do tych archiwalnych zdjęć, gdzie zobaczyłam tą rodzinę przy tym zasłanym białym stole. Więc oprócz restauracji zaprojektowałam na piętrze hotel. To jest taki, można powiedzieć, hotel pensjonat czteropokojowy. I myślę, że to mogłoby bardzo dobrze właśnie funkcjonować i reprezentować właśnie Gdynię.
i mówię, przy tym natłoku może tych budynków zaprojektowałam również takie założenie ogrodowe, które mogłoby funkcjonować właśnie latem, więc może przejdę tutaj już do założeń projektowych. Tutaj mamy rzut piwnic. Piwnicę przeznaczyłam typowo już jako dla personelu i dla osób pracujących w tym obiekcie. Więc tutaj goście nie mają dostępu. Jest oczywiście duża powierzchnia na kuchnię. Są pomieszczenia gospodarcze, toalety, biuro. Oczywiście jest zmywak, magazyny. I do tej przestrzeni możemy również się dostać poprzez garaż podziemny. I jakby to miało być wejście takie osobne tylko dla pracowników. Kolejny poziom to parter, na którym umieściłam, przeznaczyłam dwa pokoje na restaurację oraz taki lobby, w którym jest biblioteka, jest takie miejsce relaksu, można poczytać książkę, oderwać się trochę jakby od pędzącego miasta. I takie pomieszczenie, które służyłoby jako ewentualnie bar i taka recepcja tego hotelu na piętrze. Umieściłam właśnie dwa takie stoły, żeby powstała taka integracja i miało być to właśnie nawiązanie do tych lat 20, spędzenie takiego wspólnego czasu w posiłku, ale oczywiście jest też 5 stolików takich dwuosobowych, jeżeli ktoś potrzebuje więcej intymności. Na piętrze zaprojektowałam hotel. Są tu 4 pokoje hotelowe. Są odbicie lustrzane. Oczywiście są dwuosobowe pokoje. Tutaj są apartamenty, które mają około 30 metrów kwadratowych przestrzeni z łazienkami, które są otwarte, są tylko oddzielone za pomocą szyby. W ten sposób zwiększa przestrzeń. Więcej światła i wpada do samego pomieszczenia. Kolejnym poziomem jest poddasze. I tutaj poddasze zaprojektowałam funkcję takiego mieszkania, ponieważ właściciel pan Roman Muski, kuzynek taka właściwa z tego strony, ponieważ mieszka teraz w Gdyni, że miałbym możliwość ewentualnie tutaj się zatrzymać. Lub nie byłaby to też możliwość dla osoby, która po prostu zajmowała się tym hotelem, mogłaby tam po prostu użytkować. Całość tego projektu i wszystkie wnętrza chciałam utrzymać w jasnych barwach, w szarościach, z delikatnym dodatkiem zieleni, dlatego że bałam się jakby przez cały ten projekt, to był taki mój lęk, żeby nie powstało takiego pewnego rodzaju naśladownictwo, że ja coś udaję, że naśladuję jakiś taki klimat tych lat 20. Oczywiście te wnętrza mają pewne elementy, które gdzieś mają nawiązywać do tamtych lat, ale budynek obecnie jest, no, jest ruiną, tak? Nic się tam nie zachowało, nawet nie ma oryginalnych klatki schodowej, która była piękna, drewniana. Nie chciałam po prostu na siłę tutaj czegoś udawać, więc raczej są to nagle nowoczesne, które w jakiś sposób może nawiązują. Tak samo w tym lobby, tutaj zaprojektowałam piec kaflowy, który jest na miejscu oryginalnego pieca, który tam kiedyś istniał. Więc no, to jest taka moja właśnie propozycja. Gdzieś może to oświetlenie, mówię, no, nawiązują te elementy do tamtych lat. Czuję się w jakiś sposób ten klimat. Wydaje mi się, że czuję też się, że to jest jednak był to budynek mieszkalny. I przede wszystkim o to mi chodziło w tym projekcie. Tutaj jeszcze też wspomnę o tym założeniu ogrodowym. Też jakby chciałam, tam pergolę jest na głównej osi, chciałam zachować jakby tą symetrię i podział, który jest widoczny właśnie w oryginalnym projekcie Wiktora Lorenza. Więc na głównej osi jest to przedłużenie, jest pergola i dominanta ogrodowa, czyli to drzewo, które może w lecie dawać cień i też powoduje taką przyjemną, uważam, aurę i atmosferę. Tutaj inspirowałam się ogrodami Luciano Giubelli. On bardzo projektuje, jest to architekt włoski, który projektuje ogrody w taki bardzo geometryczny sposób i
właśnie chciałam gdzieś tą symetrię i geometrię też w tym założeniu ogrodowym zachować. Czyli jakby drzewo jest tą dominantą, a ta roślinność tylko jest otoczeniem takim. No i tak jak wspominałam wcześniej, poprzez to, że zaprojektowałam ten garaż podziemny, myślę, że byłoby mi łatwiej jakby zachować tą symetrię i gdzieś już tutaj, ponieważ ta działka jest już uszkodzona poprzez tą nową zabudowę, gdzieś tutaj już wygospodarować jednak w tej piwnicy te miejsca parkingowe i takie dostawy i wszystkie takie rzeczy, żeby to już nie było jakby na poziomie parteru. Elewację uznałam, że najlepiej w kolorze białym, ponieważ podkreśli to jakby tą bryłę. I co mogę jeszcze dodać? No myślę, że to wszystko. Się zmieściłam w czasie, nie przekroczyłam, nie za krótko. Najważniejsze. Że zmieściła się w czasie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, na prezję, profesor Lekarczyk. Bo to odczytać, co mówię. No więc spadł na mnie obowiązek przygotowania recenzji pracy dyplomowej pani Luizy Rzepińskiej. Nowe życie zapomnianej gminy Szczęść Boże. Adaptacja budynku mieszkalnego w latach 30. Otrzymałem w pani pracę pisemną. Aż zobaczyłem to dzisiaj, ale mam część w tym zapisie, w tym opisie w całości były mniejsze zdjęcia, pani Karolniczy to powiedziała. Parę rzeczy odkrywam tutaj dzisiaj, ale one jakby nie zmieniają moje spojrzenia na to i ocen. Postaram się odczytać, dobrze? Tak. Willa, budynek wolnostojący o niezbyt dużej kubaturze, wydawać się może dość prostym zadaniem, jeśli ma być to adaptacja na cele użytkowe, takie jak pensjon czy hotel z częścią gastronomiczną. Funkcją pierwotną tego budynku było mieszkanie dla rodziny, dla jej codziennego bytowania. Struktura przestrzenna tego budynku spełniała oczekiwania inwestorów. Tak jak Państwo widzicie, klasyczny dom, willa z tego okresu, wejście, hol na osi, klatka schodowa, postawiony pokój z wykuszem, gdzieś zaplecze, prawdopodobnie kuchnia musiała być na dole do ugody sypialni i dobrze pokoje, salon czy jadalnia. Także to takie było pewne pierwotne założenie. Zresztą ten układ został, bo tutaj pani przebudowała, no, po takim nie ruszy. Los tego budynku przez okres jego powstawania, czyli przez okres wojny, czasy ludowo-wieczyzny, wreszcie długi okres niebytu, powoduje, że praca przy adaptacji ma nowe założenie, ma nowe założone cele funkcjonalne. Staje się odrobinę skomplikowana. Willa ta z pewnością nie jest obecnie idealnym domem do takiego bytowania, jakim była pierwotnie, pierwotnych zamiarów inwestorów państwa górskich. Ja doczytałem się jeszcze parę książkach o Willi, że ma taki bardzo ładny album, że budynek powstał w 1929 roku. To było bardzo burzliwy rozwój Gdyni i działka, o której pani również mówiła, obejmowała 2300 metrów. Więc jest to spory, to jest można później czwarta część prawie hektar, więc to jest spory plac, jak na siedlisko, prawda, bo ci Państwo jeszcze mieli dojrzeć dalej. Jak przywołuje się w opisie tego siedliska, dom willa to przecież nie tylko budynek, ale też parcela, na którym go postawiono. Działka ta pierwotnie o powierzchni 2300 metrów. Jak przywołuje się tutaj w opisie tego siedliska, całość to willa, dwa budynki gospodarcze, ogród i ogrodzenie. To, z czym ma być dzisiaj do czynienia, to ledwie mizerny obraz dawnej świetności. Pozostała zniszczona jego ocena z detali, willa i ślady dawnego ogrodzenia. To, co jest najbardziej dla mnie poruszające, to to, że obiekt o charakterze dworkowym, jaki wówczas w Gdyni budowano, Kamienna Góra jest szczególnie tego przykładem, część z tych budynków ocalała w swojej pierwotnej formie i są takim trwałym przykładem takiego właśnie rodzaju budownictwa. Ten budynek został, ja nazywam to, osaczony przez zabudowę wokół niego. Szczególny okres Gierkowski do tego się przyczynił. Szalejące wówczas budownictwo z wielkiej płyty na zawsze zaburzył obraz wielu, wielu miast w Polsce. Tu macie Państwo świetnie pokazany przykład. To jest budynek teatru, taki trochę barakowy.
Budynek, który stał, ten budynek jest przedwojenny jeszcze i ten budynek powie przedwojenny. Natomiast to wszystko, co ogarnął dookoła, ten mały obiekt, to jest już niestety czasy szalejącego budownictwa powojennego, to znaczy późnego Gierkowskiego. I znaczy on nazywał osaczony, bo pomału zaczęłam tak okrążyć. Teraz się szykuje następna zabudowa, jeszcze następny, tak będzie bez końca. A w 1989 roku, to jest bardzo ważne do Państwa, muszę powiedzieć, dopiero początek tego miasta, w styczniu 1989 roku ludność 24 118 mieszkańców, a 30 września 1989 roku 31 955. Proszę Państwa, blisko 7 tysięcy ludzi w ciągu niespełna roku przybywało. To trwało do 1939 roku. Potem troszkę zwolniło, bo już wszystko zostało, jak to się mówi, ogarnięte. Brak spójności w tej części miasta jest wyraźny. Chodzi o spójność oczywiście harmonijną i architektoniczną. Niska, barokowa zabudowa teatru, barokowa tendencja. Barokowa zabudowa teatru z szalonym muralem. Macie wrażenie, że krzyczy na tego marnie wyglądającego staruszka przy dawnej ulicy Lipowej. Nawet brak wyższej zieleni wokół willi, co mogłoby co nieco otulić, odizolować się od tego bezwzględnego otoczenia. Brakuje tej zieleni. To drzewo jednoznacznie tam rośnie takie, tak? Nie, tutaj rosną te dwa drzewa. A tutaj, z tyłu, bo nie tam. Ale ja to jest w założeniu chciałam. No tak, to no, na razie uschło, ale to będzie. Będzie ładnie. Żeby się jakoś otulić, żeby zrobić. Oczywiście w tej sytuacji wybór funkcji na inną niż mieszkalną wydaje się jedyną słuszną drogą do ratowania tego zabytku. Bo tam nikt już by nie chciał pewnie mieszkać. Zresztą wiecie tak samo, stracił do serca i brzeg. To jest chyba wnuk. To jest wnuk, tak. Projekt wnętrz, który pani proponuje w swoim opracowaniu, a zilustrowany z wizualizacji, jest bardzo dobrze wyważony poprzez dobór mebli, sprzętu, detali kolorystyki. Troszeczkę mi tak trąca tak przy tym kolorze, bo to jest wygielone taką romansją. Taką wywielone mebli i tak dalej. Ale rzeczywiście jest uchwycony bardzo dobrze. Uważam, to samo dotyczy one piętra. Próbuje pani tutaj prowadzić nastrój domu, jeżeli niewielkiej restauracji. Trzeba, trochę szkoda, że stawia pani duży stół na osi miejsc tutaj. Chodzi mi o to pomieszczenie tutaj, że pani tak postawia. Nie wiem, dlaczego szkoda. Że dostawa tutaj tędy, bo chyba hole nie będą to czynić. Jak pani go odwróci, to tylko ta osoba siedząca tutaj obserwuje ten cholerny blok. A jak siedzą ci goście, to tym się robi niedobrze. Pasowałem sobie. Poza tym te dwa małe stoliki, które by flankowały to okno, świetnie by korespondowały przy wejściu. A tak jest tak przy tym przejściu do drugiego pokoju. Zadajmy architekta wnętrz. Winna mi dbało się również o to, co z danego wnętrza nie jesteśmy w stanie obserwować. Szkoda, że wizualizacje pokazują tylko obrysy okien, związane z bielmem oka. Niech pani zobaczy. Nic nie widzę. Ja wiem, to tak jest. Zdjęcia robione z wnętrza, gdzie światło zewnętrzne, ale chodzi, żeby tam pani pokazała, co tam się dzieje, żeby widać okna, blok, tam jakieś drzewo, następny budynek, który miał wstecz. Chodzi o tą taką, to straszne otoczenie, które rzeczywiście tak działa. Dostrzegam pewien konflikt w drodze zaopatrywania poziomu restauracji, z poziomu kuchni. Bo rozumiem, że z piwnicy, z poziomu piwnicy podajemy potrawy przez te piwniki, prawda? Tak? Piwniki. A w piwnicy to jest zmywalnia. No dobrze. Ja wiem, bo tędy pani podaje to czysty i tam są zwrotki. Tak, ale po co mi chodzi? Że ta winda w tym miejscu sytuowana powoduje, że musimy przez recepcję i bar przejść tędy, trafić na ten przesmyk tędy, przejść tędy lub tędy i tędy. Czyli przecinamy dosyć kilka takich newralgicznych skrzyżowań komunikacyjnych, ale oczywiście to jest bardzo kameralne, więc być może to jest no, dopuszczalne. Brakuje mi również śluzy w dużej, bardzo eleganckiej toalecie, a byłoby to możliwe.
że pani mając tak dyspozycję takiej przestrzeni dużej, gdy pani tu postawiła drzwi, to jest szeroko, czyli wyjęliśmy bucet, w takiej użyteczności już otwartej powinno się taką śluzę zastosować. Byłoby wskazane. Przeszklony drzwi. Duży obszerny hol mógłby zmieścić jeden lub dwa niewielkie meble. Teraz pani wracają, żeby nie wchodzić w taki ogolony wszystkie przestrzeni. W narożniku są bardzo takie z tego okresu witrynki, z jakimiś pamiątkami z okresu przywołujące, a ściany mogły mieć, nie wiem, obrazy z tamtej lat, Gdyni. Że pani sugerowała, że wówczas wchodząc, wchodzi się ten postawę nastrój takiego wnętrza. Pokoje pierwszego piętra, dwa apartamenty oraz dwa pokoje rozwiązane są prawidłowo wpisane w właściwie istniejący układ przestrzenny linii. Wyposażenie pokoju oraz łazienek zapewnia wysoki standard dla gości. Rzeczywiście tak jak jest, wszystko jest spoczynione. Poddaszę to z pewnością próba odpowiedzenia, co można z tą przestrzenią zrobić, nie naruszając pierwotnej wyby dachu. Pani tego dachu na rzecz nie może, to jest obiekt wpisany, który tutaj jest zawarty. I jest to problem dosyć duży. Zrobić tutaj można raczej niewiele. Pierwotna funkcja strychu, trudna jest próba jej zmiany na funkcję mieszkania. Szkoda, że nie pokazuje pani chociażby rzutu. Tak napisałem, bo nie wiem, jak to rzutu, mówiąc o tym, że są tam apartamenty, że jest tam apartament. Trochę to brzmi tak. Łazienka, kuchnia. Konstrukcja płatwiowo-stolicowa, która tu jest, nie zawsze na to pozwala, bo mamy podpory na różne filary, słupów, prawda? I tych stolców trochę jest płatwie, więc ruszyć tego za bardzo nie można, bo niczego nie wyjmie i nie zamieni. Chociaż zawsze mogą się trafić goście, dla których taka przestrzeń oraz łóżko w pełnym parterze będzie parę lat. Próbuje też projektantka powiększyć przestrzeń restauracji czy też rekreacji dla gości przez zabudowaną pergolę. Ta pergola zarośnięta bluszczem, trochę to pokazuje tam gościa, ale powiedzmy. Ale trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest miejsce wyciszone tak jak przywoływany przez panią ogród Lidii Klasena w Sopocie czy dworek Sierakowski przy ulicy Wileńskiej w Sopocie. Znam te obiekty, bo tam od lat mieszkam, bardzo blisko. I tam rzeczywiście jest, jak się pójdzie do Natawy, wyjdzie się z dworku Sierakowski z tyłu na skarpę, fajnie, że tam wiszą samochody, ale jest ciszej. Przy Klasenem plaża, lato, krzyk, ale zawsze ciszej. Przywołuje pani też inspiracje przywołane w pani pracy, ilustrują ogrody otwarte, pełne światła, wspaniałe otoczenie. One rzeczywiście są inne, to są przez Włocha prekonsowane, nic nie ma, nic z góry nie wyrasta, nie otacza. A tutaj ten ogród raczej jest skazany na taką chyba bliskość tego wąwozu, który został to osadzony. Natomiast ten wieczorny przykład, tutaj, natomiast ten wieczorny przykład, rozświetlony tunel ziemny przy już zasypiającym mieście, może stworzyć nastrój oczekiwany przez autora projektu. Czyli można tutaj usiąść wieczorem, ciekawe porozmawiać, już miasto troszkę zasypia, tam pół dalej na skwerze, gdzieś jest tutaj tego nie. Uważam, że ten niewielki, jakby w tym zakresie projekt, mimo swoich kilku uwag, jest doskonałą ilustracją możliwości projektowych pani Luizy Rzepińskiej. Temat ten już kilkakrotnie był obiektem opracowanym na tym wydziale, ale ten obraz obrazuje nam dojrzałość projektantki. A zadanie to poprzez swoje skomplikowane losy, uwarunkowania, nie jest łatwe. Nawet dla doświadczonych zawodowo architektów. Cały się ocenia jako zerowo prowadzony temat z dobrym rezultatem, co upoważnia mnie o stawianiu wniosku o nadanie pani Luizy Rzepińskiej tytułu magistra. Dziękuję. Próbować się do treści rozszerzenia. Ja zacznę wyjaśnić tutaj o tej funkcji windy. Jest to rozdzielone. Mamy zmywak oddzielony szafą przelotową. Także posiłki są bezpośrednio do windy z kuchni. A tutaj jest druga winda oddzielona, do której zjeżdżają różne naczynia, tak? To jest inna rzecz. Wyjeżdżają tutaj koło baru. I teraz tak, wiem, że jest to pewna kolizja i zgadzam się z tym. To nie do uniknięcia, ponieważ już jest to adaptacja budynku mieszkalnego. Gdybym miała przestrzeń restauracyjną, to podejrzewam, że nie byłoby takiego konfliktu. Kolejna sprawa to toaleta. Zachowana jest w takiej formie, ponieważ na oryginalnym projekcie zawsze istniała tutaj toaleta i nie chciałam po prostu tego zmieniać. Chciałam zachować te główne jakby podziały na tym parterze. Jeżeli chodzi o
tutaj te pomieszczenia restauracyjne. Oczywiście no, tutaj mogą być zarzuty, że właśnie jest to jeden taki stół, ale tutaj również nawiązuje do budynku mieszkalnego, gdzie spędzanie wspólnego czasu jest właśnie przy tym rodzinnym, wspólnym stole. I to jakby było właśnie nawiązanie w moim projekcie. Jeżeli chodzi o ogrody, co profesor tutaj zarzucił, że oczywiście się inspirowałam jakby takimi otwartymi, bardzo dużymi przestrzeniami, chciałam tą aurę w jakiś sposób tutaj wprowadzić. Profesor mówi, że wieczorami ulica jest w miarę cicho, dlatego że blisko mieszkam i znam to jakby z własnego doświadczenia. Także wydaje mi się, że wieczorami to miejsce by funkcjonowało. I pomimo tej bliskości głównej ulicy Świętojańskiej, uważam, że nie ma tam aż takiego wielkiego ruchu, także można by było naprawdę w ciągu dnia też się napić kawy i spożyć na posiłek. Także to tutaj tyle. Jeżeli chodzi o poddasze, tutaj są rozrysowane przez cała więźba dachowa i oczywiście tak umieściłam jakby i rozplanowałam te poddasze, aby nie naruszać istniejącego dachu. Także w miejscu, gdzie jest najwyżej, umieściłam tutaj w osi tą toaletę, a nazwałam to apartament, może rzeczywiście powinnam to ująć w cudzysłowie, to jest takie no, mieszkanie z możliwością jakby no, tutaj dwóch sypialni, które są oczywiście na takich materacach niskich, no bo te belki oczywiście no, no, trzeba być ostrożnym, no to jest taki urok po prostu poddasza, każdy wydaje mi się, że jakby no, zna to. Nagle są oczywiście odsunięte od tych jakby pomieszczeń. To ja może tutaj szybciutko, powiedziała pani rację, że łazienka była taka jak jest. To był dom mieszkalny, tutaj już mamy gości. Rozumiem. I to mamy już posiłki, większa grupa, cisza, kawa i kawiarnia, da. Jednak, tak wiosłuję, to spuszczanie wody jest chyba myślę. To się funkcja zmieniła ze sobą. Tak, dlatego mówię, nie o funkcji, ja nie mówię, że będę tak naruszyła z tą szkole, to nawet przeszkolę. Mieszkam w jakimś charakterze zostawionym do wyborcy. No tutaj jest fragment jakby takiej ścianki, która oddziela i tak samo tutaj, tak? Także w jakiś sposób no, jest to przedzielone, może delikatny taki no, gest to był z mojej strony. W ten sposób naturalnie wrócimy do zadawania pytań. Proszę bardzo, pytania z sali. Mogą padać się tylko od komisji, mogą od innych osób również. Zapraszam do zadania pytań. Proszę bardzo. Ile pani zajmiła takim modelu? Co zrobiła pani z tego? No, to mówię intencjonalnie tutaj, że to jest hotel i restauracja, czy jakby to użyteczności publicznej niewątpliwie. No, ile pani uwzględniła takie potrzeby, no właśnie te hotelowe, gdzie potrzebne, no nie wiem, tacy kościeli, jakieś tam takie zaplecze, że pani na podstawie, tak. Rozumiem, że obiekt znalazł używanie sieci miejskiej, jest wymiennik ciepła, też tak, tak. Zaplecze jest tam. Tak, w piwnicy jest miejsce, pomieszczenie na kotłownię, tak czy na jakieś piece. Obok jest to pomieszczenie gospodarcze, które mogłoby obsługiwać jakby odzież taką raczej dla personelu, tak, ale... Recepcja, gdzie jest? Recepcja jest w miejscu, gdzie jest bar. Rozumiem, czyli jest to dwufunkcyjna, jest to dwufunkcyjna przestrzeń, a jeżeli chodzi o te pomieszczenia gospodarcze, to założyłam ze względu na to, że budynek jest mały, obsługuje tak naprawdę 4 pokoje hotelowe. Zazwyczaj tą pralnię i te usługi się po prostu wywozi. Zewnętrzne, to rozumiem. Zewnętrzne, a to jest tylko taka podręczna, że to mogłoby funkcjonować w takiej na przykład, nie wiem, jakiś klient chciałby po prostu koszulę sobie wybrać. Na takim zasadzie bardziej taki dodatkowy serwis, ale na piętrze są oczywiście, jeżeli chodzi o te przepisy sanepidu, przewidziane. Tutaj dwie takie szafy, ja na brudną i na czystą pościerz, którą się tam przechowuje. Gdzie pani nie pokazuje tej kartki? Mówię tutaj pani, w sensie wnętrza. Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to jest betonowa, nowa. Jest betonowa, nowa. Bo to jest przestrzeń dosyć ważna, kompozycja przestrzenna jest. Tutaj, które jest no, skrzyżowanie komunikacyjne istotne. No i odprawiam tej kwestii. Nie. To ja teraz pytania. Proszę mi wyjaśnić, bo mówi pani, że to się wydawało potwierdzać, ja bym chciał jeszcze zgłębić ten temat.
tej windy i tego krzyżowania się komunikacji, bo mi się wydaje, że ta sytuacja jest nie do rozstrzygnięcia prawidłowo, znaczy prawidłowo, na jakimś jakoś korzystnie. I czy nie myślała Pani, że odwrócenie funkcji wzdłuż tej prawie, że osi symetrii, czyli że stoły się pojawiły w tych pomieszczeniach, te większe, gdzie jest ta winda, a ta funkcja, co jest po prawej stronie, krótko mówiąc, to by nie było korzystniejsze rozwiązanie? Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o rzuty, powstało ich bardzo dużo od samego początku pracy projektowej, ale bardzo mi zależało, żeby tutaj ten wykurz był takim miejscem relaksu. Jest to takie miejsce, no uważam, że bardzo sympatyczne w tym budynku i chciałam bardziej właśnie, żeby to było takie miejsce relaksacyjne, żeby usiąść z książeczką, tak sobie poczytać. I dlatego właśnie zadecydowałam, że po tej stronie zaprojektuję restaurację. No, to nie jest jakiś poważny moment, ale wydaje mi się, że to by mogło pomóc, bo łazienkę można z powrotem przenosić, bo łazienkę w sytuacji do łazienki mamy identyczną po odbyt wysokości. Tak, tak, mogłoby być to odbicie lustrzane i powiem profesorowi, że tak w sumie było w oryginalnym projekcie, gdzie widziałam właśnie to zdjęcie archiwalne, że właśnie była tutaj, był ten główny stół i zdjęcie. Bo to udaje odbyt, prawda? Bo tutaj ta sytuacja jeszcze nie się mieści. No to mniej więcej w tym kierunku to ja mam takie krótkie pytanie, czy posadzka w tym razie została zachowana? Nie. A no właśnie, to tym bardziej można było rzeczywiście przejąć, bo myślę, że jest jakiś ciekawy lastryko przedwojenny, chyba nie wymieni, bo no, jest mistrzostwo świata. Tak, to kolumny nie są lastryko i tutaj skoro jest fragment lastryko z tą rozetą, myślę. Gdynia się już zamknęła, czyli są wszystkie zamykane na wszystkie przyciski. Na jakimś tam chodzi, bo zaglądałem wszystkie klatki solowe. To mnie interesuje. Posadzki zrobione rewelacyjnie z lastnika, różowe, dzielone osiężną listwą. Piękne. A potem ludowa i czyno zrobiła takie. Sprzedawam pod ścianą. Tak. Ja mam takie pytanie do Pani. Znaczy, mam jedną prośbę, bo tak. To jest odwrócone w tym biblioteku, tak? A to jest odwrócone z kolei w tym biblioteku, tak? Bo ja próbowałem zrozumieć, który wykurz jest który i za chwilę po pewnym czasie. Tak. Ja mam takie pytanie do Pani, bo rzeczywiście ten budynek ma fantastyczny układ symetrii, ale on ma jednocześnie funkcjonalne strefowanie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w oryginale to jest. To znaczy, że to jest część publiczna domu, gdzie każdy może przyjść do restauracji, a tu się zaczyna część pensjonatu. To znaczy generalnie w tego budowach, bo akurat taki jeden znany z dalekich stron, to właśnie ten podział jest na zasadzie, że to jest strefa publiczna, a to już jest strefa właśnie kuchni i różnych takich rzeczy. Ja mam takie wrażenie i tu zgadzam się już z panem profesorem, że może gdyby Pani ten stół postawiła tu, i zbudowała tą oś poprzeczną, która jest naprzód wyraźnie konstruowana. Przychodzi Pani do lobby. Zwyczajowo tutaj są rozsuwane drzwi w ogóle. Są rozsuwane drzwi, że to się łączy w całość. Ja mam takie wrażenie, że Pani tej osi nie zauważa, bo biblioteka jest asymetrycznie projektowana. To znaczy zaprojektowała Pani przepiękną bibliotekę. Prawdziwą bibliotekę. Ale ona jest niesymetrycznie. Tu jest biblioteka, a tu już są sądy. Tak? Tutaj stół Pani odsuwa z osi okna. Jest też jest no chciałam dodatkowo to ja rozumiem z tego co widzę, ale wydaje mi się, że zachowanie tej osi było ważniejsze niż te stoliki. Tak? Bo tu są jeszcze pomocnicy. Tak? Tak. Są miejsca do przechowywania. Ale teraz... I teraz po tym wszystkim jeszcze wolę sobie patrzę tutaj, że jakby nie bierze Pani pod uwagę tego, że jeśli się nie mylę z tym obracaniem, że z tej strony stoi ten budynek Artego, tak? Z tej strony. Tak, dokładnie. Czyli on ma tą wielką szklaną fasadę i on Pani świeci po prostu tutaj. Czyli w momencie, kiedy Pani robi takie okno, które nie ma żadnej kontroli światła, to znaczy, że cały ten stół będzie oświetlony światłem, który będzie miał antenę. Dziękuję.
że to może być po prostu dla kontroli, to rozumiem, że pani chce tylko inny nastrój uzyskać. W związku z tym moje pytanie by było, czy pani, mając tak straszliwie trudny kontekst, bo to jest kilka takich różnych, tak. Jeśli dobrze rozumiem, to na przykład wanna w apartamencie, tu, na samej górze. Nie, ale jeszcze raz. Po prawej, niżej. To jest właśnie ta wanna, jeśli rozumiem, jest tu. Jest tu, tak? Tak. Czyli po prostu. No tak. W blokowisku mają fajne, tak? Ale to się używa jakiś rolet. A i teraz to już nie Znaczy, bo, ja to tylko pokazuję, czy to nie jest błąd, czy to można rozwiązać. To chodzi mi właśnie o to, czy ten pan jest patrząc na tym bardzo trudno wychodzi. Pani analizowała to, znaczy w którym momencie pani chce patrzeć i pozwala patrzeć do środka, w którym momencie pani blokuje te widoki, a w którym pani momencie blokuje światło, a w którym momencie pani na przykład daje prywatność ogrodu, bo czy rozważała pani na przykład, żeby zamknąć to żywopłotami, ale tak jest, pani robi taki płotek, znaczy każdy kto tu chodzi widzi te ekskluzywne życie tam. Czy to jest założenie już 2,5 metra. Jeszcze tu miał następny wzrost. 2,5 metra. Tak, 2,5 metra. Tutaj ja też mam zwrócić uwagę, że szkoda, że nie ma jakichś utrudnień, żeby chociażby stworzyć mikro przestrzeń taką ogrodę, czyli na domy, żeby zrobić takie miękkie dotknięcie tego po zewnątrz, tak poszlane. Jeszcze to jest lepiej, co ty mówisz, że gdyby robić to, że to jest publiczne, to jest prywatne, znaczy tu jest klub dla mieszkańców. A tu jest restauracja, która jest otwarta do ludzi z zewnątrz. To wtedy cały ten problem rozumiem, ale to też jest na takiej zasadzie, że tutaj goście w restauracji mają też do na ogród, więc no to można zamiennie uważam, że... Jakby nie patrzeć w każdą osobę do domu. No bo właśnie, gdyby to tą estetykę zapytać, bo ona się też przynosi na okna, bo patrząc na historię, na tę architekturę, ona jest modernizmu, ale generalnie jeszcze tęskni za historyzmem. Bo takie okresy w Gdyni są bardzo widoczne, że jedne budynki całe już po tej stronie, a drugie mają bardziej takich w cudzysłowie ortodoksyjnych właścicieli, którzy się tym wyraźnie nie chcą i chcą inaczej. To taką rywalizację w cudzysłowie czuje się, że to była chyba jakaś dyskusja. Oczywiście. I teraz dokończę. Biorąc pod uwagę to, mielibyśmy pretekst, żeby te okna rozwiązywać zgodnie z na przykład domniemanym wózkiem inwestora pierwszego, z tym pierwotnym wzorem, z jakimiś, nie wiem, labrekinami, firankami, upięciami, gdzie byśmy mogli się zastanawiać nad tym, jak ten pretekst wygrać, żeby właśnie filtrować ten widok za okien i czemu taka decyzja, to jest jedno pytanie, a drugie jeszcze chciałbym, żeby pani coś powiedziała, dlaczego takie, a nie inne pozycje. Bo jak te założenie jest dla mnie jednoznacznie czytelne i nie trzeba w żaden sposób jakby komentować sytuacji, to ta decyzja jest zrozumiała dla mnie. Tak, tutaj to już mniej i chciałbym, żeby pani wytłumaczyła, czemu akurat w ten sposób. Bo zapewne wydawałoby się, że parkiet jest czymś z tego świata. Tak, no parkiet to przede wszystkim taka deska. Gdzieś to chyba było nawiązanie moje do takiego, no bo jednak ta willa była wiejska, tak? To byli gospodarze, więc gdzieś tutaj takie nawiązanie może w ten... Czyli myśli pani, że jednak nie jakiś parkiet, bo taka styl by tak sugerował, nie, deski. Że deski jednak to były stamtąd. Okay. A jeżeli chodzi o okna, no w związku z tym, że jest to jedyny element, który się zachował i chciałam dlatego uwydatnić, jakby no tutaj czuję się wtedy tą atmosferę, a jest możliwość zasuwania. A po jakiej stronie okna są? Ogólnie okna są wszystkie, tylko będą wymieniane część z tego, co mówił właściciel, a część będzie w renowacji. Czepianie się, czy to decyzja świadoma, czy przypadek, że to co balustradę na tym tarasiku linii, która tam jest z takich normalnych rozmiarów, w makiecie jest, tak jak pani zaproponowała,
odcięcie się od sąsiadów jest dużo wyższe. Nie, to przyznam szczerze, że to płot makiety. No. Jasne. Absolutnie nie, no przyznam się szczerze. Ale płot na makiecie, makieta sama się nie broni. Makieta się nie broni, makieta, nie mam zamiaru zmieniać, to są fragmenty tej balustrady oryginalnej, to tylko są nieludkie, tak, to jest. Ale to, co Państwo widzicie, problematyczne do sklejenia było, powiem tak. Ten dramat, ten dramat urbanistyczny, ale tutaj kosmiczny, ten dramat, który widać tutaj, jak ja tutaj wspomniałem, jest takie miasto bardzo piękne na skarpie, myślałem, że dodaje się, to jest... No właśnie. No. Ja ja muszę mieć czas. Jest to Hełmno zostało otoczone blokami. Znacie Hełmno? To się przejeżdża na wschód, na dole. Kosz zabudowane potężnymi, ale blokami dookoła koszmar. A przecież to jest tak zwane polskie Carcassonne. Oczywiście, to jest... Piękne, tak? Tak nazwane polskie Carcassonne. Piękny rynek. I zabudowa trwała, ale kościoły śliczne, jak na skarbie obudowali. I to jest to samo, tylko w skali makro. Tu jest ukryte. Takie rzeczy się działy. I jak jeździ Państwo, to wszędzie. Wszędzie. Bez umiaru. Wiecie Państwo, ale są też elementy w zwrocie, niektórzy w takich rysunkach, zwłaszcza tacy skomplikowane są przekroje, to są różne ciekawe, szczególne przypadki. To nie dlatego, żeby sobie z Pani robić żart. To naprawdę jest zabawne. Tak, wybrać takie miejsce przekroju, żeby się akurat ślizgać po płaszczyźnie komina, mając do dyspozycji cały budynek, to jest duże wydarzenie. Przede wszystkim, że zadała mi Pani dużą zagadkę, bo przez chwilę myślałem, o co chodzi. To jest dokładnie tutaj, jak myślę. Tak. Ale bo Pani zaczęła się wystąpić. Urocze to jest. Ale zabawne. Nie, to proszę tego nie brać do siebie. To jest tak aż sympatyczne. To się cieszę. To jest sympatyczne. Chociaż jeszcze jedno. O! Proszę Pani. Dobra, Pana Krańca. To są się otwierane. No dobra, już nie widać. Dobra. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania z sali, to bardzo proszę. Co oznacza, że nie powinny padać, wszyscy to rozumieją. To w takim razie dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejną obronę. Zaraz się powrócimy.